Panuje dosyć humorystyczna atmosfera od samego początku i to nie jest tylko mój powód, ale również powód członków i członki grupy. I wpadła nam do głowy taka myśl, że bardzo często, zwróćcie Państwo uwagę, właściciele psów upodabniają się do swoich czworonogów albo vice versa. Bardzo często psy z kolei są jakoś dziwnie podobne do swoich właścicieli. I to było jakby podłoże teoretyczne naszej wystawy. Postanowiliśmy skonfrontować zwierzęta różne z osobami żywymi, niekoniecznie z właścicielami, chociaż tam są bardzo różne relacje. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że urządziliśmy częściowo sesję fotograficzną, na której fotografowaliśmy zwierzęta razem ze swoimi właścicielami, albo są to, że tak powiem, dobory przypadkowe, to znaczy autorki zdjęć, autorzy zdjęć dobierali do zdjęć zwierząt osoby. Także proszę, nie bądźcie Państwo skonfundowani tym, że tam się będą powtarzały te same postaci, ale to wynikało jakby z samego przebiegu dramatycznego. I teraz ja przedstawię Państwu autorów najpierw tej wystawy. Proszę, żeby oni wyszli z cienia i ujawnili się. A potem przedstawię jeszcze osoby, które występują na zdjęciach. To znaczy przedstawię zwierzęta, bo one, jak wiadomo, nie mają głosu. Nasi bracia mniejsi, więc ja będę za nich, że tak powiem, mówił. Małgosia Celebucka. Maria Cynk-Mikołajewska. Marcelina Latańska. Basia Nowak. Kuba Sowiński i Martyna Żurowska. To są... Aha, przepraszam. Weronika Lubowska. Bardzo przepraszam, ale z racji wieku czasami zapominam, że... I teraz przedstawię Państwu zwierzęta, które są na zdjęciach. Więc są dwa jorki, Hebra i Haker. Brawa dla nich. Świnka morska, która ma piękne imię Quickly. Jest na zdjęciu kura, która ma na imię Kurcia przez Q. Wyżeł niemiecki Pedro. On bardzo dobrze po niemiecku naprawdę sobie radził. Kot Kicia, bardzo odkrywcze imię dla kota. Pies Mufa. I teraz uwaga, dziki kot z Warszawy. Nie wiem, czy to jest metafora, ale tak się dowiedziałem. Oraz kot, jak się nazywa ten kot? Gruszka. Gruszka, kot Gruszka.
Proszę Państwa, ja jeszcze zanim Państwa wpuszczę na wystawę, chciałbym powiedzieć, że ta sama grupa już bardzo niedługo, bo prawdopodobnie 12 stycznia będzie wieszała swoją drugą wystawę.